Szczerze powiem wam, że od jakiegoś dłuższego już czasu byłem strasznie zmęczony gamingiem, bo niby wychodziły nowe gry, ciągle próbowałem czegoś nowego, ale mimo, że było to właśnie wspomniane coś nowego, to wcale takie nowe się nie wydawało. Odnosiłem wręcz wrażenie, że ciągle gram w to samo, tylko z trochę inną stylistyką i tematyką. Zapewne no wiecie, jakie to uczucie. Być może była to też moja wina, bo zazwyczaj sięgałem po gry stricte RPG-owo-fabularne z otwartymi światami, jak Far Cry, Wiedźmina, Cyberpunka, Batmany, Horizon, Asasyny i tym podobne, i wszystko było piękne i niby wciągające, ale w pewnym momencie poczułem wręcz przesyt jednakowych schematów i potrzebowałem jakiegoś takiego epickiego bodźca z ciągłą akcją i nieoglądaniem się za siebie, i wtedy niczym grom z jasnego nieba spadło na mnie oświecenie i przypomniałem sobie o tej jednej grze z 2019 roku, będącej najnowszą odsłoną serii, która zawsze miała, ma i będzie miała swoje pilnie strzeżone miejsce w moim sercu, a mowa tu oczywiście o... To, ile ta seria dostarcza mi radości, jest wręcz niepojęte. Czy przez to, że ma filmowe cutscenki? Możliwe. Czy przez swój satysfakcjonujący system walki? Prawdopodobnie. Czy przez to, że chciałbym wyglądać jak Dante? Nie wykluczam. Ale serio, znacie mnie. Zazwyczaj byłem pierwszy do wygłaszania statementów o tym, że żeby gry były wciągające, muszą mieć wielki, ciekawy, otwarty świat, masę głównych i pobocznych questów i fabułę na minimum z 40 godzin, aby były warte mojej uwagi. A tu proszę, taki fenomen, całkowite zaprzeczenie tego wszystkiego. I nawet tak serio usiadłem na chwilę i zastanowiłem się, jakie gry, w które kiedykolwiek grałem, dawały mi najwięcej czystej frajdy, nie takiego pełnego doświadczenia, które czujesz dopiero po ukończeniu 100 godzin fabuły w jakimś RDR-ze, a właśnie takiej nieustannej dawki radości i zabawy. I przyszły mi do głowy seria Metal Gear, Nier Automata, Persona, Yakuza, nawet Sonic, czy wspomniany już w tym filmie Devil May Cry. I ku mojemu wcale nie zdziwieniu, wszystkie te produkcje łączy jedna cecha. Otóż wszystkie z nich zostały stworzone przez Azjatów. Teraz do tej mojej gromady dołączy pewnie i najnowszy Black Myth Wukong, który nie zgadniecie, ale również został stworzony na Dalekim Wschodzie i jest genialny. A dlaczego? No właśnie, otóż zachodnie studia w ostatnim czasie zdążyły nam już całkowicie zbrzydnąć całymi tymi kolaboracjami z firmami DEI, a ostatnie kilka lat nauczyło nas, że jeśli w szeregi jakiegokolwiek studia wchodzi ekipa ze Sweet Baby Inc., to nie wróży to nic dobrego, a wręcz przeciwnie, zwiastuje to kompletną katastrofę. The black kid? You are racists. Istnieje bowiem bardzo niewiele projektów, które były aktywnie wspierane przez Sweet Baby i nie okazały się totalną porażką. A jeśli jakimś cudem nie wiecie, czym jest ta ekipa, to w skrócie, ich pani prezes mówi, że jeśli jakieś studia opierają się przed ich pomocą, to trzeba je zastraszyć, są też powodem, dla którego postacie w nowym Suicide Squad Kill the Justice League wyglądają jak wyglądają. To, że w opisie Wonder Woman pojawiają się w ogóle takie stwierdzenia jak walka z toksyczną męskością, wypowiadane rzekomo przez samego Lexa Lutora, Mr. Freeze jest od teraz Miss Freeze i jest tęczową lesbijką i w ogóle gdyby nie Sweet Baby, to pewnie ta gra miałaby jakieś szanse odbić się od dna, a tak to jest jak jest. Niedawno jedna z pań, która mówi, że trzeba pociągnąć wszelkie dźwignie, aby wepchnąć jak najwięcej LGBTQ agenda do wszystkich gier, które dzisiaj wychodzą, dołączyła też do CDP-u, a najnowszym słodkim dzieckiem tej grupy jest Tomb Raider Shadows of Truth, gdzie pani Lara Croft nie będzie już przeszukiwać starożytnych katakumb, ponieważ zbytnio kojarzy się to z kolonializmem i trzeba się tego wyzbyć z tej serii. Dlatego od teraz Lara Croft, poszukiwaczka grobowców, nie będzie już poszukiwać grobowców, a będzie poszukiwać prawdy. I niech szuka, może wreszcie znajdzie powód gównianej sprzedaży nowych gier. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w większości firmy pracujące z takim Sweet Baby tracą ogromne ilości pieniędzy na swoich propostępowych ruchach i takie Warner Bros. Na swoim Suicide Squad straciło około 200 milionów dolarów i Rocksteady, niegdyś totalny gigant w swojej branży produkujący genialną serię Batman Arkham, obecnie jest w niewyobrażalnie wielkim dole finansowym, a gdzieś tam w oddali na szczycie ogromnej góry stoi sobie Miyazaki w czerwonej pelerynie i śmieje się im prosto w twarz, wydając świetne Shadow of the Erdtree, będące najwyżej ocenianym rozszerzeniem w historii gamingu. A biedni amerykańscy twórcy pewnie dalej zastanawiają się, jak do tego mogło dojść. Dlaczego gracze są takimi strasznymi m***inami i rasistami i
Bami i wszystkim innym, co tam Sweet Baby wyświetla im akurat na prompterze, ale raczej jeszcze przez długi czas nie przyjdzie im do głowy, że odpowiedź jest bardzo prosta i składa się z jedynie jednego słowa, którym jest oczywiście pasja. Patrząc na dzisiejsze trendy w szeroko pojętej branży gier, trudno oprzeć się wrażeniu, że zachodnie gry bardziej niż efektem pasji stały się zwyczajnym produktem, mającym spełnić wszystkie możliwe w dzisiejszych czasach normy społeczne i ideologiczne. Nikt nie może czuć się pominięty, nikogo nie można urazić, chyba że chodzi o cis-hetero białego mężczyznę, wtedy to inna bajka, ale przede wszystkim nie można zapomnieć, aby 1 czerwca zmienić kolor swojego loga na wszystkich social mediach. Wydaje się, jakby od jakiegoś czasu większość studiów growych miało taką checklistę z rzeczami, które muszą się w ich grze znaleźć, bo inaczej Sweet Baby wynajmie IGN, aby pisali dla nich oczerniające artykuły. I to takie kompletnie niezgodne z prawdą, tylko po to, aby wzbudzić negatywne emocje odnośnie danego tytułu. Całe szczęście takie dla przykładu Game Science swoim Black Myth Wukong idealnie pokazuje, że na próby inwigilowania ich studia przez Sweet Baby mają totalnie wywalone. Z drugiej strony barykady mamy właśnie azjatycki game dev, który choć miał jakieś tam potknięcia inkluzywnościowe, tak od wielu lat trzyma swój poziom, nie pozwalając nikomu zmienić swojej idei, czym gry powinny być. I tutaj właśnie wracamy do clou całego tego materiału, czyli prześwietnego i moim zdaniem wciąż niedocenianego Devil May Cry. Bo choć cała seria sprzedała się w ilości ponad 32 milionów kopii, tak najnowsza piątka osiągnęła jedynie nieco ponad 8 milionów sprzedanych egzemplarzy, co no nie jest złą liczbą, ale w porównaniu z takim hitowym Elden Ringiem, który sam jeden sprzedał 25 milionów kopii, no jest to dla mnie przynajmniej nieco rozczarowujące. Ale zaraz potem patrzę na Steama i 96% recenzji jest przytłaczająco pozytywne i od razu tak cieple jest na serduszku, więc Justice for Devil May Cry. Serio, czuję wręcz odpowiedzialność za was wszystkich, moi widzowie, abyście dali tej serii szansę i zobaczyli, że serio warto. A mówiąc o moich widzach, jeśli chcecie dołączyć do naszego zacnego grona, ci, którzy jeszcze tego nie robicie, zostawcie koniecznie subskrypcję na moim kanale. W opisie znajdziecie też linka do Discorda i co? Zapraszam serdecznie. Tak samo serdecznie, jak robi to już sam ekran tytułowy piątki, który jest zwyczajnie, przepiękny. Cała ta gra jest przepiękna, bo przypominam, że miała premierę w 2019 roku i jej cutscenki wyglądają o niebo lepiej niż niejeden film kinowy, a w 2024 roku dostajemy Star Wars Outlaws. I mówiąc szczerze, za każdym razem kończąc poszczególną misję, a jest ich równo 20, nie mogłem się doczekać kolejnego przerwnika filmowego, bo nie dość, że były przepiękne, to do tego epickie, a poza tym zawsze dopowiadały dalszą część historii. I a propos właśnie historii, to nie jest ona długa, bo przy każdej misji jest nam pokazywany upływający czas i w zasadzie wszystko dzieje się w 12 godzin. I co ciekawe, to właśnie średnio tyle czasu potrzeba, aby grę przejść. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, hej, czyli fabuła musi być strasznie płytka, skoro wszystko dzieje się tak szybko. No i widzicie, tutaj właśnie pojawia się geniusz Japończyków z Capcomu, bo wykorzystując możliwość grania trzema różnymi postaciami i poznawania ich perspektyw różnych wydarzeń, okazuje się, że stworzono genialną nić powiązań i wątków, sprawiającą wrażenie bardzo zawiłej, kiedy w rzeczywistości faktycznie mija tylko te 12 godzin. Jedna postać idzie do celu, przechodząc coś innego i wiedząc coś, czego nie wie drugi bohater, ale znowu ten drugi zmierza do finału, mając zupełnie inne informacje na temat tego przeciwnika. Jest jeszcze trzecia postać, o której nikt nie wie nic poza nim samym. I tak oto lecimy od prologu, gdzie walczymy z tajemniczym demonem Urizenem, żeby na końcu wreszcie poznać jego tożsamość, stoczyć epicką walkę i dostać najbardziej Devil May Cry-owe zakończenie, jakie tylko się dało. A jednak wszyscy i tak są usatysfakcjonowani, bo całe te kilkanaście godzin było napakowane po brzegi dynamiczną akcją, ikonicznym klimatem serii wylewającym się z ekranu i tym, czym DMC jest najlepsze. Zero bullshitu, poprawności politycznej, specjalnie narzucanej różnorodności i inkluzywności, czy innego wciskania niepotrzebnych idei, a właśnie wspomniana na początku czysta pasja i radość z rozgrywki. Pieprzone 15 godzin z nieustannym bananem na mordzie, a niektórzy dalej będą grać w Concorda i bronić designu tamtych bohaterów. Ty chcesz, aby postać z gry była taka jak ty, a ja chcę być jak postać z gry. Nie, mordeczko, nie jesteśmy tacy sami. Jackpot. Tak samo jak grywalne postacie w piątce, które również nie są takie same. Ba, każdy z nich jest totalnie inny. Na start gramy Nero, powracającym z czwórki i tym razem zamiast swojej demonicznej ręki ma gadżeciarską łapę stworzoną przez nową w serii bohaterkę Niko,
która, jak się później okazuje, wcale nie jest tak zwykle losową postacią do zapchania dziury fabularnej. Ale wracając do Nero, to w jego arsenale nie mogło zabraknąć ikonicznego miecza Red Queen, posiadającego zdolność akceleracji rękojeścią, do zadawania większej ilości obrażeń, równie ikonicznego rewolwera Blue Rose, no i wspomnianej przed chwilą mechanicznej ręki, która, co ciekawe, jest wymienialna i dzięki zakupom Unico możemy zaopatrzyć się w totalnie odjechane wersje tej machiny, jak na przykład jedna wyzwalająca impuls energetyczny, druga podpalająca, nawet zatrzymująca czas, czy zmieniająca się w ujeżdżalną rakietę. A gdyby tego było mało, to defaultowo ma też grapplera przyciągającego mniejszych przeciwników do niego oraz przyciągającego siebie samego do bardziej monstrualnych wrogów. Ale tak jak mówię, podstawowa postać, nic szczególnego. Drugą z postaci jest zupełnie nowy bohater, tajemniczy V, o którym wiemy jedynie tyle, że zlecił Dante pozbycie się demonicznego króla. Niestety ziomek jest takim lebiodą, że nie potrafi sam walczyć. Dosłownie, poza jedną jedyną funkcjonalnością wykańczania wrogów, V nie posiada zupełnie żadnego samodzielnego ataku. No to powiecie, w jaki sposób zatem przechodzi się nim poziomy? Otóż tak, że potrafi on spawnować trzy różne bestie, którymi zdalnie można zarządzać. Pierwszym jest Griffin, latający kurak, atakujący z powietrza i bardziej z dystansu, może nawet strzelać i robić takie szybkie ataki. Drugim jest Shadow, czarna pantera walcząca w zwarciu, mogąca się przemienić nawet w piłę mechaniczną. No i trzeci, Nightmare, będący czymś w rodzaju Ultimate'a, wielki demoniczny golem, miażdżący wszystko na swojej drodze i strzelający śmiercionośnym laserem. Najlepszy jest tutaj fakt, że wszystkimi tymi trzema mobami możemy sterować jednocześnie za pomocą zupełnie oddzielnych kombinacji, a gdy HP przeciwnika spadnie do zera, wciskamy przycisk Finishera i wtedy do akcji wchodzi V ze swoją laską i wykańcza wszystkich po kolei, teleportując się od jednego do drugiego, bo jak się okazuje, bestie same z siebie nie mogą wykańczać demonów, musi to zrobić właśnie V. I to jest właśnie druga postać, trochę łatwiejsza do opanowania niż Nero i ja wiem, że wszystkie te umiejętności obu wymienionych tu bohaterów mogą być trochę przytłaczające, bo jednak trochę dużo tego do opanowania na raz, ale wiecie co? Wy jeszcze mało w życiu widzieliście, bo oto właśnie nadszedł czas na trzecią grywalną postać piątej odsłony Devil May Cry i prawdziwej ikony serii, czyli Dante. I ten oto jegomość w swoim dość skromnym ekwipunku trzyma miecz Rebellion, demoniczny miecz Spardy, demoniczny miecz Dantego, bokserskiego Balroga, motocykl Cavalier, Nunchako i kostur Cerberusa, podwójne berety, strzelbę dubeltówkę, wyrzutnie Kalina An, wyrzutnie Kalina An 2, podwójną wyrzutnie Kalina An i na sam koniec Doktor Fausta. Nie imponujące? Oczywiście, że nie, bo każda z broni ma swój oddzielny zestaw około 10 dodatkowych samodzielnych zdolności do opanowania, a żeby jeszcze bardziej wystać z was do końca resztki zdrowia psychicznego, Dante ma również 4 różne style walki, w tym oczywiście Swordmaster, Royal Guard, Gunslinger oraz Trickster i jakże mogło być inaczej, oczywiście, że każdy z nich kompletnie zmienia moveset każdej z broni, więc wychodzi tak z kilkadziesiąt różnych ruchów i kombosów do wyuczenia, aby wreszcie osiągnąć tę upragnioną klasę SSS, ale nie czujcie presji, żeby zrobić to za pierwszym przejściem, bo gwarantuję wam, że na jednym się nie skończy. A w ogóle soundtrack to też jest mistrzostwo świata. Świat gry znowu jest liniowy i korytarzowy, ale bardzo często okazuje się, że warto zwiedzać każdy zakamarek, bo możemy znaleźć albo właśnie dodatkowe poziomy z wyzwaniami, albo zapasowe ręce dla Nero, albo czerwone orby, albo gratisowe życia, więc jest fajnie, no i same walki najczęściej toczą się na zamkniętych arenach i dopóki nie pokonamy kilku fal przeciwników, to nie otworzy nam się przejście dalej. Czeka na was także 12 ukrytych misji specjalnych z wyzwaniami, które oferują fajne nagrody, bo poza odblokowaniem zupełnie nowych trybów gry i oczywistym ulepszaniem swoich zdolności walki na wyższe rangi stylu, więc jest co robić, choć jak dla mnie wystarczającym powodem, aby przejść ten tytuł wielokrotnie, jest sam fakt istnienia systemu stylu i to jak genialnie jest on zrobiony i jak nieopisaną satysfakcję dostarcza, bo pewnie możesz przejść grę zwyczajnie nawalając przyciski na oślep i będziesz się po prostu dobrze bawić, ale gdy tylko zaczniesz zwracać uwagę na wyświetlaną z boku rangę, to człowieku, gwarantuję ci, że jeszcze nigdy w życiu nie czułeś się w żadną grę aż tak
zaangażowany jak tu. Dla błahej mogłoby się wydawać klasy stylu walki. I od tej pory zamiast ślepo przebijać się przez hordy wrogów i jak najszybciej zbijać ich paski życia do zera, będziesz chciał wyssać te szkarady do samiutkiego końca i poznęcać się nad nimi te dodatkowe kilkanaście sekund, aby wreszcie dobić do tego upragnionego smoking sexy style i wreszcie wyjść po miesiącu z domu i tylko patrzeć, jak wszyscy na ulicy ci się kłaniają i proszą o autografy. I wydaje mi się, że właśnie tego brakuje dzisiejszym grom. Tego czystego fanu z gry. Grania dla zabawy, dla rozrywki, dla oderwania się od rzeczywistości, a nie doszukiwania się prawdziwego świata w tym wirtualnym. Potrzebujemy o wiele więcej właśnie takich gier jak Devil May Cry, które nie starają się na siłę przekazać jakiejś idei opakowanej w śliczne sreberko Gwiezdnych Wojen czy Asasynów i stawiają właśnie na radość i czyste, naturalne ludzkie emocje i dają ludziom to, co chcą oglądać, co sprawia uśmiech na ich twarzach. Jako gracz wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie, po całym dniu obcowania ze światem rzeczywistym nie chcę siadać do gry, w której narzuca mi się konkretne zachowania, reakcje i stara się mnie czegoś uczyć. Bo jeśli ja chciałbym się czegoś nauczyć, to bym usiadł w łóżku i poczytał książkę chociażby Gogginsa, a nie grał w grę, od której oczekuję jednak przede wszystkim rozrywki i dodania trochę koloru do tego nudnego i szarego świata. I dlatego, tak jak mówię, chcę więcej tego typu gier. Chcę więcej Devil May Cry'a. A, no i a propos. Devil May Cry.